Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Ignacy. Moi drodzy, widzimy się w Geogesserze. Słuchajcie, kontynuujemy naszą rozgryweczkę. Dziś zagramy sobie Polskę. Polska jest zawsze przyjemną mapą, myślę, że możemy sobie strzelić. Graliśmy dzisiaj, ja przynajmniej jak nagrywałem, to grałem i świat, i grałem challenge, więc zagramy sobie teraz Polskę. Czemu nie? Aha, widzę, że znowu to samo się dzieje. Trzeba zrobić kontrola. Cyk, cyk, cyk. O, start challenge i lecimy. Polska, Poland. Gdzie jesteśmy w Polsce? Gdzie my jesteśmy w tej Polsce? Proszę mi powiedzieć natychmiast, gdzie my się znajdujemy. Proszę natychmiast wszystko powiedzieć i nie oszukiwać nic. Cyk. Wow. Osiedle Falkowa, Podwale. Urząd Miasta Nowego Sącza. Nowy Sącz, osiedle Podwale. Szukajmy Sącz, Nowy Sącz. Jest sobie Nowy Sącz. Podwale jest zapewne przy Wale, nie? Osiedle Podwale. Tu już jest stary Sącz. Wólki. A czekajcie, może jest jakieś Podwale, osiedle Podwale napisane. Osiedle Dąbrówka, Poręba Mała, Zawada. Czekajcie, dajcie większe. Nowy Sącz. Kunów. Osiedle Chruścicy, Belcze? Góra Zabelska, okej, okay. Zabełecka. Dunajec. Podwale. Osiedle jak? Czekajcie. Osiedle Falkowa, okej, okay, okej, okay. Chyba było takie. Osiedle Centrum, Barskie. Chruścice, Wólki. Dąbrówka, Poręba Mała, Zawada. O, nie, Fakro, nie, Mała Wieś. Chełmiec, to już nie jest, to już są wioseczki naokoło. Niedobrze. Kliknijmy gdzieś tu, jakieś Wólki. Już większej mapy nie zrobię. Dąbrówka. Falkowa. Falkowska jest. Dobra. I teraz Podwale mam, Byk. Okej, okay, idealnie. Ja przyjechałem stąd. Dojechałem do ulicy Falkowskiej, domniemywam. Pasowało mi nawet. Podwale z... Ulica Podwale. No Podwale jak nic. A gdzie była lokacja startowa? Daleko? Odrobinkę ten przed domkami jakimiś. No gdzieś tu. Co byście powiedzieli na to? Fuuu! Ale siadło! 4994. Elegancko. Polska się fajnie gra. Dobra, jesteśmy przy cmentarzu, gdzie? Łęk Przemiński koło Ostrołęki. Łęk Przemiński... Ostrołęka, dobra. Dobra, jesteśmy w Ostrołęce. Ostrołęka gdzie była? Tu gdzieś? W tamtą stronę? Ostrołęka. Jesteśmy w okolicach cmentarza. Ostrołęce. Łęk Przedmiejski nazywa się miejscowość w Ostrołęce. Osiedle Łęczysk? Nie... Okej, okay, dobra, szukajmy cmentarza. Cmentarz parafialny. Kurpiowska, Kujawska, Targowa, dobra, to Kickiego. Tak, dobrze widzę. Generała Ludwika Kickiego. Kurpiowska, Podległych, Wał Przeciwpowodziowy, Kujawska, Szpitalna, Kaszubska. To jest jeden z cmentarzy. To wcale nie powiedziałem, że to są jedyne cmentarze, jakie tu będą. Więc poszukajmy. Tutaj może coś jeszcze jest. Nie. Osiedle Bursztynowe, Plac Zabaw. Szukajmy po zielonych terenach. Tak zwykle są cmentarze oznaczane akurat. Kickiego koło Ostrołęki. Tu jest cmentarz spory. Cmentarz obok czego? Szkoła? Obok szkoły. Tu ulica jakaś? Kurpiowska. A ta? Kujawska. Kurpiowska, Kujawska. Cyk, mamy to. To ja jestem... Jest Kickiego, dobra. A ja zaczynałem gdzie? Przed skrzyżowaniem z Kickiego. Ja gdzieś dobrze mówię? Tak, tu była Kurpiowska i przed łączeniem z Kickiego, więc ja zaczynałem na rogu budynku. Nawet za rogiem budynku. O, gdzieś tu. 4999. Nice. Dobra, teraz będzie ciężej. Wróćmy. Polska jest zawsze dobrze oznaczona. Dwór Kresowy Radym. Aha.
Koniec zabudowanego. A tu jest wyjazd z miejscowości. Jak się miejscowość nazywa? Orzecho... O jest. Nie wiem. Dobra, to wlatujemy w miasto i szukamy znaków. Blachy mógłbym się przyjrzeć jeszcze, jakby komuś się zepsuło. Zakład tapicerski. Ale czekajcie, tu jeszcze było coś. Czasami te media eksperty mają podane miejsce, gdzie są. Galeria Sanowa Przemyśl. Cyk. Przemyśl, Przemyśl, tu. Przemyśl Główny, Muzeum Twierdzy, Ośrodek Sportu i Rekreacji. Dobra, jesteśmy gdzieś w okolicach Przemyśl. I teraz media ekspert Przemyśl, Batycze, ja nadjeżdżam z jego północnego na północ jadę. Kupiatycze, jak ta miejscowość się nazywa? Orzechowce. Strony Orzechowców. Orzechowce, syk. Są Orzechowce. Ja z Orzechowców wyjeżdżałem. Dobra, super. Z Orzechowców wyjeżdżamy. I jakąś ulicę potrzebuję zlokalizować. Nazwę ulicy. Orzechowce. Okej, dobra. To tak już jest niezły wynik, bo jeśli już wiemy, że jesteśmy w Orzechowcach, to już jest sporo dla nas. 59 sekund. Wróćmy tak i pojedźmy w tamtą stronę, gdzie nas skieruje. O, bracia Figofagot grali. Zajebiście. Woda z ryje, banie. Jezu, dlatego na imprezach się śpiewało. Aż mi zryła gardło wielokrotnie. To znaczy piosenka, żeby nie było. Boże Chryste, Panie. Ale lepsza. Dobra, już nie będę śpiewał dalej. Mechanika pojazdów. Nie daliście adresu. Swoją drogą, ostatnio wymieniałem już opony. Nie wiem, jaka już jest pogoda teraz, jak ten odcinek leci, ale wymieniłem sobie przed weekendem. Zdzwoniłem do pierwszego oponiarza. To mi krzyknął 2 tygodnie terminu oczekiwania. No to drugiego, którego już tam... nigdy tam nie byłem u niego wcześniej, tylko kojarzyłem, tam znajomi u mnie używali go. To dostałem tylko 3 dni czekania, więc w sumie udało mi się wymienić od razu opony, więc już tyle dobrego. Chociaż ktoś dziś się ostatnio spotkałem, że w ogóle po cholerę wymieniać opony, zwłaszcza patrząc na nasze ostatnie zimy. Dobra, tu byłem bardziej. Mhm. Nice, tak, 4913 punktów. Ok, runda czwarta. Myślałem, że podpiszecie jakiś klub piłkarski czy coś na ścianie. Już dewastujecie, to przynajmniej pomożecie mi w geogeserze. Jaka ulica? Saperów 7. Saperów 7 gdzie? Unijne pożyczki. Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych Dolny Śląsk. Super. Dolnośląski Fundusz Powierniczy. Dobra, jestem na Dolnym Śląsku. Może być Legnica, może to być Wrocław. Ciężko powiedzieć. Bo jakaś ulica. Kościół Pokoju. Okej. Podstrefa 1. Saperów. Czego to jest? Herb jakiego miasta? Wrocław nie ma takich autobusów? Świdnica, Saperów. Dolny Śląski, szukajmy Świdnicy. Świdnica, Świdnica. Kłodzko, no tu byłem jakiś nartach tam w okolicy. Świdnica, jest. Kościół Pokoju, jest. Saperów, jest. Dobra. Ja zaczynałem na ulicy dochodzącej do Saperów, a ulica ta się zwie. To mi powie jak? Jaki to znak mi powie? Please. Tabliczki. Por favor.
Zawsze tak pięknie działałyście. A, cholera jasna. Ekonomik. Chyba to jest to. Ewangelicki dom spotkań? To mogłoby być to? To wyglądałoby nawet jak to. Był jakiś taki właśnie ewangelicki dom spotkań. Tak, to wygląda jak ewangelicki dom spotkań. Trochę zdewastowany, co prawda, ale... I tutaj jest taka mała uliczka wjazdowa. Ja gdzie byłem? Jeszcze przed nim, na wysokości tych bloczków i przed domem spotkań, więc ja gdzieś jestem tu, księżnej Agnieszki. Ha, 5000 punktów. Mamy cię, geogeserze. Kurde, zapieprzam z tym. Ile w ogóle nagrywam już to? Dobra, nie, jeszcze starczy. Jeszcze czasu zostało. Tak mówię, kurde, już mi leci tego nagrywania, leci. Ale Polska się zawsze mi przyjemnie gra. Strasznie lubię grać Polska. To na pewno nie jest związane z tym, że jestem Polakiem, prawda? Katowice, wszyscy się skatowali. Okej. Okay. Katowice. Dobra, zajebiście. Jestem w Katowicach. Okej. Okay. Ale tu Wrocław. Halo, halo, żebym się nie wpakował. Dobra, na jaki jestem? Autobus Chorzów? Skręt na Załęże. 79 na Kraków jadąca. 79 znajdziemy drogę. Idącą gdzieś tu. 79, idziemy na Kraków. Super. 79 się trochę ciągnie. Dobra, w porze. Jest zjazd w 902 na Gliwice Chorzów. I od Katowic się odbija na Chorzów. Tu. I tu jest 902. Tak. Jadąc na północ jest odbitka. W lewo. Czyli jestem gdzieś tu. Dobra, przed tym skrętem. 79 prowadzi na Kraków. Dobra, czy jestem gdzieś z tej strony. Z drugiej strony nie było żadnej galerii tam wcześniej. Więc... Center Med... Czekajcie, ja stąd wyjechałem, nie? Jak się to... A, i tam nie było nazwy ulicy. Dobra, już pamiętam, tam był koniec. Ślepa uliczka, koniec gry, jak mówił Hugo. Ale tu może coś będzie. Jakieś boczne, kolejowe zabudowania. Tu musiał być jakiś mały skręt w coś. Z 79. Gdzie to są jakieś kolejowe zabudowania? Ciężko powiedzieć teraz. Wróć na start. Odbijam sobie tu. Odbijam sobie tu. Odbijam sobie tu. Jestem tu. No jestem przy tej 79. Wjeżdżam tu. Kurde, że nazwy ulicy nie macie żadnej podanej tutaj. Hotel Załęże. Nie widziałem czegoś takiego wcześniej? Nike Hotel Załęże. Czekajcie, no tam to jest tak praktycznie na północ. Na północ dołączam się do tej 79. Nie wiem, szczerze powiedziawszy. Galeria Nike, Park Śląski, nie wiem, tamże tu. Wow, tu byłem. To jest Bocheńskiego, a i się tutaj dojeżdża. Dobra, i tak nie było tak źle. Kurde, patrzcie, jakie podsumowanie wyniku. Bez 150 punktów mielibyśmy maksa, więc całkiem nieźle. Ja jestem bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że wam się również podobało. Zostawić łapę w górę, jak było super. I co, widzimy się jutro w kolejnych materiałach. Trzymajcie się ciepło. Cześć.